Jestem Redo i witam was w kolejnym odcinku z przepięknej serii, jaką jest Sąsiedzi z Lubelskiej. Jak widzicie, jest dzisiaj ze mną Wasyl. Na dachu, może być raz mordo, super by było. Ogólnie, jeżeli oglądaliście odcinek u Patryka, to wiecie, że mi się Rosyno spierdzielił. Nawet go nie umyłem, tylko nim zjechałem. I panowie mają z lawetami przyjechać, odebrać go, bo będę na gwarancję go oddawał i... O, już są. Tu! Pani! Tu! Będzie tam mieli łatwiej. Halo, dobry, dobry! Siema. Zmamięta się tu? Nie, uciekaj pan. Mój Jezu. Panie, to wyłam się pierw tu. Ja chyba nie podcofię. Wyłam się pierw tu i wtedy jać tam. Panie, a pan trafku ma? Jo. Ogólnie Adiba nie ma. Pojechał tam coś oglądać i słyszałem, że niby... Patryk będzie mi pomagał, bo ma prawko, a brakowało im ludzi do obsady i poprosiłem Patryka o pomoc. Majster. Tak właściwie nie wiem, gdzie, czy Patryk tam jest, czy nie ma. Chugie. Po co wjeżdżasz pierwszy stoł przy dziadku? Przecież najpierw kombajn, później header. Zobacz, co ja chcę zrobić, majster. Dobra, panie, gdzie masz ten kombajn? Tam. Cofnij z tym dalej. Cofam. Pierw kombajn załadujemy. Panie, chodź. Wasyl, odepniesz mi wózek? A masz pan papiery gwarancyjne? Mam, już wysłane. Już dobra. Wszystko podpisane, by tego mieli odebrać. Dobra. Czekaj, bo tu śliski wjazd jest. Panie, a dla kogo wypraczujecie? Cofaj. Stop, kombajnista. Czekaj, bo ja tu muszę pierwszy. Tego chyba nikt nie przewidział, że będzie u mnie takie trudne warunki, co Patryk? Dalej. Nie. Weź tym manem jeszcze się tam wcofaj w bok. No widzicie, ile razy się Przemek włączył na serwer. Dobra, ty, bo cię tu zaraz tego. Jak mam się wcofać, czy przodem wjechać na to? Wcofaj się. Dobra. Przynajmniej tak mi mówili, żeby tu wcofać bardziej. Wcofać, bo tam trzeba... Kieruj tam, bo nie widzę. Dobra, kto mnie zawał strędziem? Panie, jest pan. Patryk, wiesz co zrobić. Wy tylko pokierujcie, a ja tam wezmę ładowarkę tą swoją. Wykryć trochę. Jedź do przodu. Lewo, dobra, twoje lewo. Lewo. Myślę, nasze lewo. Prosto. Dobra, prosty go. Dawaj. O. Jeszcze troszeczkę stój. Jeszcze, możesz pracować jeszcze trochę. Jeszcze, do zaczepu. Stop. Dobra. Cofaj tym manem, Patryk. Oj, trochę więcej jeszcze jak nakierowali. Redo, weź ten, podjedź fendem i złap tutaj, żeby header, wiesz, złożyć. Mam to jakiś sportowiec chyba tak szybko biega. Złożyć? Header. Ale złożyć. Złożymy. Złożymy. Powinniśmy raczej. Chociaż nie wiem, czy ja to zrobię tym ciągnikiem. Dobra, czyli co będziesz miał? Klikłem. O! Dobra. Da się odczepić? Da się. Jo. No także wie ta, rozumie ta, trochę nierealne to, ale trudno się mówi. Realność to jest. A nie, twój pracownik mi tu grzebie w manie. Pech. On tak może. Ci zaraz gwarancji nie przyjmę. Paweł, żeby nastawił tego drugiego. Panie, pan nie bądź taki pyskaty. Panie, chcesz pan się bić tu? Że tak powiem, panie lawecisto, pan ma chuja do gadania, bo już się dogadałem z tymi ten ważnymi. Potem spróbuję. Nieważny. Załadować to. Czy pan zostawiasz, czy panie mamy ją wziąć? Bo ja to... Co? On nam sprzęt przystawkę do kukurydzy. To mu dał prawo. To zostaje. O, panie! Coś tu nie pykło. Czekajcie, ja to chyba kupię. Przyjadę zaraz wilakiem tu z firmy. To niedaleko. Redo, ja to bym ten skargę napisał. Cały sprzęt porysowany. To i tak już nie jego. Już nie jego to. Do mnie przyjdzie nowa maszyna. To już nalazł. Inna. Za cienkie mam te. Za cienki rozstaw mam tych. Piana. Nie no, do remontu budynek już. Spokojnie, to jest wszystko na mili... Ue! Dobra, zostaw. Mam ten... Za wąsko rozstawione widły do palety. Daj mi. Może podcofię tym. Daj. Co chcesz? Daj. Czekaj. Daj. Jezu. O. No jedź. Powoli na tempomacie, panie, jedź. Majster. Tak, właśnie. Już zmieniam. Powoli, bo się rozpierdoli. Dobra. Jak chcesz? Panie kierowco, wsiadaj pan w tego mana.
Poddać pan drogę. Dobra, dobrze idzie. Dawaj no. Ja pojadę z tobą, przypilnuję ich, co dobrze odstawił Redo. Dobra. Opuszczę. To masz od Patryka ładę wziąć, tego odbierzesz od nich. Ej. Nie, Patryk? Tak, niech weźmie. Okej? Okay. O. Elegancko. Dobra. Niech zapinają pasami, papiery podpisują i zawijamy się tam. Chodź pan tu potwierdź odbiór u mnie. Gdzie ty pan jesteś? Tu w manie, chodź pan. Dobry. Tu o papiery. Nie. Dobra, chodź pan tu o. Cześć. Dobra. Nara. Ja bym wam radził pierw wyjechać na wprost i się dopiero wyłamać jak coś, bo... A my wiemy, my to musimy tam na lewo, no, do weź tam do firmy ten, jechać. Zakopałem się leciutko, weź tam ten. Daj go tam podciąg trochę. O, idzie. Jeszcze? Idzie, jeszcze trochę się zakopałem, tutaj laweta nisko zawieszona. To my pojedziemy tam prosto, będzie szybciej już. Jo, nara. Musimy się łamać, nara. Brama otwórz. Się brama zamknęła. Automatycznie, widzisz bramki te automatyczne. Nara. Szerokości pan. Dziękuję panowie. Nara pan. Siema. No, także takim akcentem pozbyliśmy się powiedzmy jednego rzęcha. Przyjedzie niedługo nowy sprzęt, a my się widzimy w kolejnej części odcinka. Na nowej akcji. Nara, do zobaczenia. Bang. Witam was w kolejnej części odcineczka, tak jak mówiłem. Dzisiaj akcja obornik, wypychanie powiedzmy z tego, z kurnika. Patryk ładuje swoją ładowareczką. Będzie szybciej ładowa. Przemek mi tam pomaga rozrzucać. Wzięliśmy zestaw Adiba, Adib dalej nie wrócił z delegacji. Adib zapracowany. No Przemek, już możesz jechać rozrzucać, nie musisz na mnie czekać. Jak coś, mordeczko. Byście się mieniali, raz jeden, raz drugi. Superanski. Poprzeczniaki na razie zostaw od brzegu. Rozsypuj. Praca w re. Patryk, weź ty się tak trochę ogarnij. Sorry. No. Trochę zaczęło rzucać, wiesz, bo olej był zmieniany. Hydrauliczny. Tak patrzę. Aha. Sobie pług już w razie w upodepniemy może i wskoczymy na szybko, coś przejedziemy. Nie ma co tracić czasu, zanim ja cię załaduję, to chłop. No. A wiecie, czas nie czeka, czas spierdala, pogoda też. Jak widzicie, kolejna godzina do nagrywek. O. Fajnie tego. Jak wiecie, po pierwszej części odcinka Rosemarz poszedł w pizdu. Po odcinku u mnie. Ogólnie go na 100% już nie będę odzyskiwał, poszedł na gwarancję, dostanę nowy kombajn, jaki to wam jeszcze nie powiem. Znaczy nowy, no taki powiedzmy popokazowy, czy coś takiego. Gdzieś tak tam niby robił. O, już załadowałeś. Z tego co mówili, to jest popokazowy. Jo. Ile tu je? No, fajnie, że mi pokazuje. Trochę jest. O, to ostatnia łyżka akurat będzie. Dawkę, tak? No dawkę ustawimy 16 metrów. Tempomacik na 12 nie będzie. No 5% jeszcze brakuje, to już chuj z tym. Już możesz lecieć, nie? Jo. Ja to sobie w obornik poukładam w tym czasie. Tam przynajmniej pierwszy przejazd robisz, tak? Tak, bo mnie tam zatrzymała pewna rzecz. Okej. Okay. Króliki ganiałem po polu. Nie. Spoko. Większy problem jest taki, że nie pamiętam ile to metrów miało. Ale w 14. Ogóle te białe tylko mam, tak? Te jaśniejsze pole mam. Tak. Tak. No to przecież tylko... No. Znaczy wiesz, ogólnie to najwyżej jeszcze gdzieś się pojedzie, tak? Ja tu mam trochę pól. Na razie mam założony taki plan, powiedzmy minimum możesz, tutaj. Możesz kurde, ten... Zatrudniłeś takich pracowników, którzy dają dupy i teraz trzeba po nich poprawiać wszystko tutaj. Czemu? Ej. No widzisz, ja muszę poprawić. Nie dociągnięcia jakieś. Cieszy mnie to pierwsze co rozwalamy świeżo. Nie wiem o czym mówisz. Jeźdź później od drugiej strony, nie? Zobaczmy, gdzie tu są moje poletka, tu są moje poletka, tu w sumie można rozrzucić obronicze. Także Adip, jak już mówiliśmy, może i pojechał na delegację, ale rozrzut ich pożyczył także. Jo,
To się liczy. Dajcie tam ten chociaż jakąś dawkę, dawaj dla Przemka. Tak. Czy się zastanawiam, czy za mało nie dałem. Dajcie tam więcej, bo tu nie ma co żałować. Wasil, stój. Ja mu dam. Jeździ tam. No, jak on tak będzie jeździł, to... Stój, zatrzymaj się. Weź ustaw z 20. Dobra, wysiądź. I nie jeździ tak przy miedzy, bo Adibowi sypiesz na łąkę. To ci animacja pokazuje. Ale animacja ci pokazuje, jak szeroko to sypie. Jak wie ta Wasyl, taki niedouczony jeszcze, świeżak taki, powiedzmy. Leć. W lewo trochę, chłopie, do animacji, nie? Po co ty to wyłączasz? Dawaj, jedź. Iść. Ja ci nic nie robię, patrzę sobie. Trochę szerzej musisz brać, nie? Iść. Albo do sąsiada trochę rzucaj. Zresztą w realu są też takie rozrzutniki jak tutaj. Nie, no ta. Wydają się, że po 20 metrów będą rzucać, a rzucają tylko aby za siebie. No to my mamy ten forszajowski, co ja ostatnio nim robiłem, to no widać, że czasami on serio szeroko rzuca, ale na ogół to tak za siebie i może po pół metra na boki. Co, lepiej teraz? No. Ja. Ale głównym sypie człowiek. Przemek, ile masz procent? Ja? Mhm. No ile masz? Za mało. Ale ile masz, serio? 30. No i luks. To najwyżej się zawi, niech ciebie Patryk doładuje. Dajcie, ty tutaj doładuję, tylko zjedź bardziej do płotu, nie? Tu już możesz wyłączyć, bo tu już jeździłeś. Cofnij się tylko. Się do płotu. Ja wiem, że mogę wyłączyć, po co mi to tłumaczyć, człowieku? O kurde. Patryk, nie rób tak, weź przez bramę go załaduj normalnie. Dobra. Nie rób pojęcia. Mógłbyś zamknąć przesuwę tą z tyłu. Na X. O. Zaraz mi ten. Dobra, ręcznie dociągam, idę się odlać, zaraz przyjdę ze dwóch. Gitara. Mam jedzę. Dobra. No bo czekaj, jak tu... Do zbiornika na gnojówkę się tam odlej. Pod drzewko idę. Można i tak. Ogólnie długo lubelskie raczej nie widzieliście, bo mieliśmy kurwa jak zwykle problemy z tą jebaną mapą. My nie mieliśmy, farming miał. Jo. Przemek na pole 118, jak się nie mylę, musisz teraz jechać. Czekaj, zaraz ci powiem, czy na pewno. Tak, 117, 118. Jak tam zajdziesz, to zobaczysz. Dzięki, Przemek, ogólnie. Papu, czemu? Pomogę ci. No, mógłbyś mnie puścić, bo to laguje dla Reda. A, ale ja ci złapałem. Ty nawet tego nie widzisz, tego złapiesz, jak na niego klikniesz. Już nie ma opcji na tym, takiej. Na OBS-ie widzę, na czerwonym już wchodziło. Taka opcja została dezaktywowana. Dobra, git. Przemek, słyszałeś, co mówiłem? Ta, 118, było. No. Nic. Podzielność uwagi ma. Kurkowany. Nie no, czasami nie dolatywuje po prostu jakieś info, wiesz, zakłócenie na liniach kablowych. Znaczy tfu, internetowych. Kurde, Przemek, nie biegaj mi tu. Kurki karmię. Czekaj, 118. Ich nie trzeba karmić. No nie wiem, takie blade jakieś. I tam mam iść gównem sypać, tak? Dobra, pełny. Możesz, Przemek, zawijać sprzęt. Przemek, zabieraj sprzęt, możesz jechać. Spokojnie już rozgrzewa, leci nas to coś. Gdzie jest Rydo? Normalnie leci, bo tam po łące, bo Adiba jeszcze nie urośnięta, to wiesz. Aby wiesz, pojechał drogą, nie? A ty co teraz? Nic, jak zwykle będzie się biał.
To przejedź może do tyłu, albo jakoś tak, żeś tu bramę miał przejazdu, nie? Ech, ciężka praca rolnika. Dobra, stań tu, o. Ja cię przez pod załaduję, przez teleskop mam. Kurde, gdzie to jest 8A+. I tu na tym 118 mam sypać, tak? Jak coś, to u mnie masz. Nie no, gdzie to na kole? Ja myślałem, że to podnoszony, to wiesz. Waptem sypałeś na tym polu? Wszystkie pola się do waptowania nadadzą. Dobra, mordo, tam se oraj, żeby nie tracić czasu, ja sobie przestawię ten zestaw pod siebie, tak chcę. O kurde, ej, jakie to jest dziwne pole, bo to jest pole takie podzielone drogą. Ja mam z nim rozrzucać, czy tylko podwieźć? Mam z nim rozrzucać, czy tylko podwieźć? Rękawiczki ubierz, jak będziesz rozrzucał. Co mam wziąć? Rękawiczki. Bo to jak bitwa na śnieżki, człowieku. Dobra, zaraz tu, ale... Czego? No. Dobra, nie ma problemu. No i tak miałem 24 ustawione. No. No dobra, już niech tak będzie. 17 metrów sześciennych na hektar. Ustaw 25, 24. No wiem, o co wam chodzi. 25 dałem, no. Tak, szybciej się uczy niż ja się uczyłem tego. Parawalne bomby w to. Łe. Stój, szmato. Most, jakieś lagi są? No nie powiem, że nie, no internet mój do najlepszych nie należy, a... Będzie rno. Tak, już właśnie kończę ostatnią łychę, ale... Kiedy to było? Jebać OBS-a, wyciszył mi mikro. Nie wiem, ile ludzi nie słyszeliście, a raczej mało. Widzę, że cicho gra jest troszeczki. Łe. Fajny lagujący escape jak coś. Jestem w grze w ogóle? Nie no, ciebie to tutaj na Discordzie było normalnie słychać, ale czy też tam nagrałeś, to już... Ci tego nie... Nie, powiem. No wiem, bo ja mam oddzielne wyciszenie, wiesz, na OBS-ie. To ale zaraz. Zbindowane. Na live'y tak dalej przydatne, bo sobie tylko klik i jest czapa. Oj! Kurwa, fajnie, że ten fan ma taki zajebisty skręt. W sumie spoko. Co, jedziesz do mnie czy nie? Tak. Spoko. Chodź, mordeczko. Chodź, mordeczko. Porzucamy sobie górne. Cieszę się. No dalej coś. Tutaj na sensie ani drogę ma złomki wyjazd, także... Zero. Te, kurwa, na polu też ma wyjazd. Widziałem, przetestowałem się tu. Tam przemo, ile masz jeszcze procentów? 60. Kurwa, to jaką ty masz dawkę ustawioną? Daj 30 na maksa. Nie żałuj. Tak myślałem, nie? Co? Żeby dać 30, to nie, trzeba się słuchać was. Bo jakoś nie wiem, kurwa. Długo tam jest na tym polu, na cały chuj bywa, czy? No bo ja się pół godziny ustawiałem, człowieku, żeby jechać. Aha.
gównem się nie da cofać w ogóle, skręcam tam. Kontrol C musisz nacisnąć sobie. Tam będziesz miał. No to GPS-a sobie odpali. A on wie, że jeszcze GPS-a nie ogarnie. A na kontrol C ma sterowania. Ja GPS-a ogarniam lepiej niż ty. Oj, nie wiesz co mówisz. Proszę cię. Oj, już źle sypię na to. Nie wiem, może tej przedniej szybki to nie będziemy otwierać, bo zaraz się uduszę. Ty tak szybko jedziesz? 12 na godzinę. To mi 10 jedzie, pedał. Tempo ma to zmień. 12 tylko? Tak. Ale to chyba Patryk pisał do Przemka. Tak. Nie, to ten. Że z nim, że promocja na gry. Ja to wtedy z powrotem i... Patryk, ile na godzinę jechałeś w takim razie? Na 12. Tak? Na pewno? No na serio. Razy dwa? Dobra, Redo, ja mam do ciebie jechać. Mhm, ja się załaduję tutaj. Bo ja mam 25%, to nie wiem, czy robić jeszcze jeden przejazd. Ty nie, chcesz. To się skończy do końca. Tak? No. Dobra. To jeszcze jeden przejazd, pan. Ogólnie dzięki wielkie dla Patryka za to, że pojechał tą lawę, to obrócił, no bo ja nie miałem wystarczających kwalifikacji, a mówili, że nie mają kierowcy, żeby kombajn zabrać. To tylko header wezmę ewentualnie, a mi się takie coś trochę nie podobało, wolałem, żeby za jednym razem wszystko wzięli. Tak to Patryk poleciał. Tak jest. Władził, obrócił. Gitara. Jadę do ciebie, Redo. Super. Za ile będziesz? Okej, ile tam było? X tam, Przemek. Gdzie? No, kurwa jest. No, urwiesz, łące jedzie na skóry, żeby szybciej było. O Boże, fajnie mordo, fajne ślaski ogólnie. Eleganckie jak coś. Ty nie jedź do mnie, tylko jedź tam na dół, gdzie się ładowałeś. Tak, już jadę. Nie mogę, no wiesz, no, świeżo pędzę. No. Jak chcesz, to ja widzę, jak tam krążysz i się zastanawiam po co. Chyba drzewo przytuliłeś, co? Ja pierdolę. Git, mordeczko. Nie przejmuj się. Kiedy rzeczy się zdarzają. Bo ta przyczepa jest zdobana. Jak coś, to... Przypierdol się do Adiba. To jego. Ja pewnie nie. Nie wiem gdzie to jest. Nawet nie jadę po polu, jadę obok, zobacz. Na drogu. No. Dobra, przyspieszymy trochę. Może nie aż tak. O. Ja wale, nie wyjadę teraz. Wpadłeś w ten rów? To masz lagi, czy co się dzieje? Daj siłę Boga. Nie, nic, idź tam gdzie jesteś. Ale się pytam, czy masz lagi, co się dzieje, że tak nie możesz jechać. Tak. Patryk coś chciał mi. Nie wiem, gdzie ty się wrąbałeś, jak coś. Cześć, mordki, jak coś to widzę, co tam pojacujecie. Powoli, Przemek, nie musisz tak zapieprzać. Obróć się już do wyjazdu. Mam rado, wiesz, jak się ładowarka obsługuje, chyba ci nie muszę mówić. Szczepa tintuje, nie? Co ty robisz? Bo to ma ograniczony skręt, stary. Kurwa, już tyle niby wywieziono, a tu cały chuj tego obornika. Weź cofnij. Tam jest ciul ton. No widzę właśnie. W kurniku. Kurwa, coś to lata, jakieś hamulce słaba. Załadujemy Przemka, zobaczymy czy Patryk zjedzie. Jak Patryk zjedzie, to też go załadujemy.
I będziemy kończyć. Ue, kurwa. Jakiś dziwny skrętuje. Co jest do chuja? Co jak moich chłoch? Co, naładować się nie możecie, czy co? My się weźmy, no, to troszkę schodzi czasu, nie? No ja. Zajdę zobaczyć jak tam. No, jeszcze troszeczkę. 25% dopiero masz. 1/4. No. Za nami. Tak, przejeżdżam tutaj przez dwie komory, ale tu jest się łatwiej złamać, bo trochę zrobiłem błąd przy zdawianiu kurnika. Ogólnie. Nie ty zrobię błąd, tylko te osoby, które się kurnik stawiały. No ale ja tak powiedziałem, żeby tutaj był postawiony, tu wiesz. Dobrze, że tam u mnie pokon rośnie na polu, to będę mógł sobie zajechać tak od siebie, nie? To masz tam dużo obornika, bo jak coś, to w razie by wiesz. Jo, ja no coś tam mam, wiesz. Fajny tam komunikat ze Steamami wyskoczył, mi grę zminimalizował. Co, jak ci napisał coś? Nie. Ja do niego nie piszę, no to co? Wyskoczyło mi, że tam rozłączyło mi z listą online znajomych. Ja teraz jestem w robocie, nie mam czasu. Co, byłeś na pół? No już. To jeszcze 4 łyżki niby. Patryk już jest. Kurczę, pieczony. A co ty myślisz? Nie masz do czynienia z leszczami. Weź odjedź. Przerysuję ściągnik, odejdź stąd. Patryk, jak się jeździ moim fendem? Wiesz co ci powiem? Tak strasznie, tak powiem. No reaguje na wszystko, wiesz, przodem tu wcale nie rzuca jak klocek, tu ile on ma z 1200 czy 300. No, elegancko się prowadzi. No. Weź mi tu halogen, łe, w kurniku zapal. Dobra. Już się robi. Gdzie się masz. Dobra. Super partia z was, chłopaki. Nic tylko szukać jakich pomocników i kompli. Ogólnie dźwigają farmingu, wszystko jest u was w porządku? Mhm, znaczy tak cicho trochę, jakoś mi się dziwnie mi się zrobiło. Przemek, weź mi jego z tych świateł, co? Sprawdzałem, jak to działa. Z łaski swojej, z prośby mojej. Jak tam idzie? Mordeczko, zaraz mógł jechać? Jeszcze dwie łyżki. No już powiem. Po tej łyżce już by i tak mógł jechać, nie? Proszę mi nie włączać mojego ciągnika, nie masz na niego uprawy. Oj! Coś poszło nie tak. Jeszcze jedna łyżka i uciekam. Mhm. A jak tam to pole skończą, to na które? To koniec odcinka będzie. No a w tym odcinku też pokazywał swoje pole, czy nie? Czy to jeszcze nie teraz? Jeszcze nie. Jak wiecie już po pytaniu Patryka, szykuję pewną, powiedzmy, niespodziankę. Znaczy pole jest gotowe, ale wam go jeszcze nie pokażę. Stój, stój! Biorę w kolejnym odcinku. Chcesz, Patryk, to jeźdź tam poorać, jak mi się podstawisz, nie? To ja to załaduję. No i Przemek, zabieraj swój zestaw, ja swoim podjadę. Mała. Dobra. Leć tam łyżkę do zupełni. Tam przez drogę sobie pojeść, nie? Tak przez moje pole, nie? Prosto. Zobaczymy jak to idzie. No chłop, jak on dostał od razu po garach. Ale powiem ci, myślałem, że będzie trochę płakał pod tą górę, ale idzie. Idzie jak zły. Idzie! Wasyl. On coś tam ten.
idzie. No. A ty wszystko? Kamerek i tak dalej też? Słucham? Kamerkę masz? Jaką? No z nagrywania jaką? Moją mordę? No. No to ja bym nie miał. Po sumie po co ja się pytam? No. Trochę młodszy jestem, bo się dzisiaj ogoliłem akurat. Dawaj świecę na odcinku. Jebiemy to. Jestem sprzedajny kurwą, sorry. Nic za darmo. No, to prawda. Zawsze taki... Trochę przesadziłem się, wysypało za rozrzutnik, ale trudno się mówi. Przyorasz. No. Nie zawsze się idealnie rozrzuca, znaczy ładuje. Chyba, że robię to ja, no. Tak. Wtedy byś ładował chuj ile czasu. Ale byłoby idealnie. Mhm. Jak widzicie, ładowarka Patryka jest skrojona na miarę do tych chodników, także też będę musiał pomyśleć na taką. Wszystkie chyba są podobne ładowarki. Ciekawe, czy Fendy robią. Mówię sobie z chęcią wziąć z Fenda, bo bym miał wtedy jeden serwis do wszystkiego. A jest Fenda? Kurde, jeszcze w życiu nie widziałem. Nie wiem, właśnie też nie widziałem i tak sobie zacząłem to rozkminiać. Ale raczej nie ma. Kurczę, teraz to jest powiem ci kawałek, żeby jeździć po ten nabornik, jak już tak wybrałem z brzega. No mówię. Kredo, trzeba wiatrówkę kupić, bo nam padło po polu. Śmieszę się z tym pługiem zawraca, co? Taka się dziwnie, nie? W jedną stronę elegancko, w drugą dziwnie, nie? Łuźwa wielkie te rozrzutniki miejesz, od skurwiel syna. Tak, ładuje. Jak już tam pokupowali. Jo. O siebie Patryk, kiedy rozrzucamy? Tam coś masz, co? Kupi. Za tydzień. Będziesz nagrywał? U ciebie? No nie wiem, chyba ale jo. Ale zobaczę, bo u mnie to na razie wiesz. Orka się szykuje. Oczywiście chcecie, no właśnie, bo mówiłem, że u Patryka mi się rozdupcył, ale może nie widzieliście. Wszystko jak się zaczął psuć, ten mój ukochany rozfilmarz jest pokazany Patryka. Także wbijajcie do niego na kanał. No jak Adi wróci, to pewnie też coś sobie, wróci z tej delegacji, to pewnie też coś sobie tam nagra i wrzuci na kanał, także do Adiba też lećcie oglądać przyszłe odcinki. Pozostałe też może te co były. Kurczaki, długi ten kurnik. Ja pitole, chłopi. Elegancka sprawa, normalnie. Ty nie wiesz, co oni cię postawili? Znaczy tak chodziłem, niby między tymi kurokami się niby nimi opiekowałem, no nie, i tego. Ale jak tylko, żebym zaczął jeździć, to... No dobra. Tam się zostało do ładowania? Nie, ostatnio łyżko właśnie wróciłem. Także mordki i gaszę, potryka ładowarkę. Idę jeszcze odczaić, jak mu idzie. Czy ja tu mam... Nie mam chyba. O! Dobra, takim fajnym upiknąłem. Urwało się, mocowanie, zobacz. Kurwa, znowu pieniądze będę musiał. Zobacz, na reparowanie. Mój Jezu. Dobra, także takim akcentem będziemy kończyli ten odcinek. Był dzisiaj ze mną Patryczek. I Wasyl. Także co, mordeczki, na razie. Do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie, strzeleczko, trzymajcie się, cześć, piona. Bang. Siemano.